Jedna flaszka, druga flaszka i też trzecia, kurde, bele leci dom, stoi zupełnie pusty nocą. Kurzą się dookoła, rubiecie, wracamy chwiejem krokiem po okrążeniu nad ranem, po schowach na piechotę raczej rady nie damy. Jechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, nigdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, nigdy nie ma domu, to jesteśmy niegrzeczni. Dzień dobry, Joker z tej strony. Witam na gospodarstwie rolnym Agrokojot. Zaczynamy nowy dzień. Uwlekli mnie, ubrali, tak wyglądam. Widzicie, nawet taką czapkę dostałem od tego pana i muszę nosić, bo jestem po prostu na jego posesji. Dzień dobry. Dzień dobry. Kluczyków nie wziąłem. Tak! Sobie siedzę, kabina otwarta, nie? No dobra. Trzeba zacząć ten dzień, Adrian. Jakoś. Zaczynamy. Podpompuj. Momasa nie odpali. I będzie dopiero. Maszyny mamy przygotowane, przesmarowane. Przyjechał tutaj transport owca do Tomka, rozładowuje i będziemy jechać zaraz na pole. 20 hektarów do siania grochu, 20 hektarów do zasiania grochu. Tutaj mamy dziewczyny. Co tam dziewczyny powiecie? Zobaczcie, robię wywiad rolno-środowiskowy. Nieważne z kim, ważne, że ciągnikiem, nie? Mhm. O, nie lepiej się z nami wywiadu nie przeprowadzę. Tak nas tutaj chcieliście w wodze. Czym? Nie wiem, już nie ten, nie musimy kupić wszystkiego. Ja tak czekałam na męża, a wybrał ciebie. Tak? O, proszę bardzo, Marcelinka John Deere'a, okejka. A, zadowolona dziewczyna. Pojeździ u wujka, Toyota. Ty, ale myślę, że dzień urlopu możecie sobie załatwić. Niańkę macie, zobacz jaka wpatrzona jest. Jak patrzy, nie? Myślę, że da radę tak na polu z nią cały dzień pojeździć. Jak Marcelina patrzy. O, się denerwują. Jak ty się to odpuszczało? Musisz. Dobra. Koguta mi załoci światła. Światło masz panel po prawej. Tu? Tu, wyżej. To? No, no o prawo. I koguta masz u góry. Tu? Tu, no. Radiku, gada coś do mnie. Nie to radio. A. Halo, halo, słyszysz mnie, Agrokojocie? Słyszę cię, Joker, bardzo dobrze. I lecimy na pole. I co, mam tu od razu te wysokie biegi? Czy będą się zmienić? Gaz oddechy. O kurde, jak to idzie. No, to zapierdala. Tak jechać? Po tych dziurach? No tak, no co będziesz, ale nie będziesz jeździł. A jak podskakuje, nie? No bo jest tutaj amortyzacja, jest taka zona tych ruchów poprzecznych, nie amortyzuje. Kaudian, no ten uskok koło Daniela uważa. Jakiego? Tak, wiem o co chodzi. Tam dalej. Albo tam. Ogólnie bezstopniowa skrzynia lepiej łapy niż... Jak on za... Musi go dogonić przecież. Nie no, ja wiem gdzie jechać. Mu tak też buja ten ciągnik. Nie, no, tam jest tam amortyzacja adrenek w John Deere'ach werka. I w M-kach teraz. Aha, poprzeczną, no. To... Siema mnie. Co? Siema. To masz na siłownikach. No. Bo tu masz na szczękach, nie? No, na szczękach chyba, jak się nie mylę, ale nie jestem pewien teraz, już pamiętam. No i panie i panowie,
Wynajęty zostałem przez Agrokojota na uprawę grochu, bo chłopak sobie nie poradzi, za dużo hektarów ma. Daj morda. No co? Za stery, ustawię ci to ładnie. Czy teraz będziesz mi pokazywał? No? Zaczniemy od tamtej strony, puść mnie. Puść mnie za fajerkę. Delikatnie do przodu, bo mi to dźwignie urwiesz, patrz. Tak tylko. A, no to mów. Widział pan. To nie kierowca. Kurde, wchodzę. Ten już kurwa zobacz, co im pozostawiał. Ja widzę, no. Jeszcze dobrze na pole nie pojechaliśmy, on już by nie poszedł. Już kolejną puchę byś walił. Tym sobie ustawiasz prędkość, proszę pana. Czym? Tym pokrętłem i tutaj widzisz, patrz. Ale to jest prędkość, którą będziesz miał tutaj na nodze. Czyli jak będziesz teraz dodawał gazu, to on ci będzie jechał do tej prędkości, którą sobie ustalisz tym pokrętłem, nie? A to jest V1, będziesz wciskać i tu sobie teraz jak ustalasz prędkość roboczą, nie? Ustawiamy na 11 na godzinę. A ile mam jeździć? Myślę, że takie 12 na godzinę będzie ok, nie? Zobacz. Ja te łapki mało co biorą. Tak mają tak brać? Tak mają brać. Dobra. Tak miałem ustawione pod buraki. A pod buraki musi być tak, że te wały mają bardziej docisnąć, niż ta ziemia ma być, wiesz, tam przemieszana, spulchniona. Szybej raz przy razie. Oj kurde, jak będę. Tu chcesz? No. Kurwa, to 3 metrowy, to pewnie no. Nie jest. Już mi idzie. Tam delikatną nakładkę jakbyś robił, to się nie dzieje. No i teraz jak jedziesz, właśnie masz wciśnięty gaz, to się ładnie podświetli. Ładnie otwierasz. Działeś, panie. Nie wiem, czy nakładkę robię za dużą. Chyba. Zobacz. Dobrze jest. Takie mam uczucie po prostu jakbym ten, jak on by zdychał, nie? Cały czas. Bo 1200 obrotów. No właśnie. Ja też tak na początku miałem. No ale on tak jedzie, no. 300 koni prawie ma zrobione. No wiesz, no. A tu płciutko idzie, nie ma obciążenia. Jakby miał większe obciążenie, no to by zero obroty zwiększał, nie? No on nie ma po prostu obciążenia. Dlatego tak jedzie. O kurde, tutaj to na nodze jedź, bo tragedia. Idę siewnik rozłożyć. Zaczynamy! Nareszcie. No i dobra! Ja tutaj zaczynam to robić, widzimy się za chwilę. Będę uprawiał. I tyle. Temacie, nie? Ciekawego. No elegancko chyba idzie, co? No i dobrze idzie. Tak, pojad sieje, zadowolony chyba, co? No chyba tak, że robota się pójdzie, co? To już wczorajszy widać. Chuj nawigacja. Jaką masz nawigację? Chuj wi, nie? No. Robisz pranka na kojocie? No. Tomek, ale nie będziesz zły? Co znowu zrobiłeś? No ja jechałem i kurwa pomyliłem wajchy. Trochę trzeba będzie spawać. No kurwa o supa zahaczyłem, Tomek! Co mam zrobić? Pan wie, że go wkręcasz na pewno. Chuj jadę, ten wałek zostanie tu pod supem, ten jeden strunowy.
Zobaczył. Osupa jebłem. Osupa jebłem, nie? Ale to nie cukierka. Co zrobiłeś? No wałek jest krzywiony cały. Ten. I co prank, bro? Ja wiedziałem, że wkujawalisz. Powiedz, czy się wtopię, czy utopię tego Maseja na tym polu. Pięknie, nie? Przywieźli nam obiadek chyba, panie i panowie. Co tam? Co wy macie? Obiad. Tak? A u Kojota już byłaś? Burgery. No nie, on tu jedzie, nie? No. No. No, mokro jest. Ale wieje. Co tu mamy dobrego? O kurde, burgery. My tutaj jemy. Widzicie, jak tu się pracuje u Kojota? Smacznego. Jeszcze taka muzyka. I jak tam, prezesie Agrokojocie? Dobrze uprawione ze skosa? Nie wiem, skosa nie widzę. Brygadzista mi wytyczał, nie wiem. Pupki ci stawiał. Pójdź do centymetra, chyba. Problemy się zaczynają. Co? Katastrofa. No jak to zjeść, no to zobacz, no. Jak hot doga. Idzie, nie? Ale będą atrakcje, bo tu tam woda stoi, ja tam się pupami topiłem. Tak? Tam co roku, tam właśnie taki dołaczek jest, nie? Tam co roku woda jest. No. I tam chodziłem, to mi się buty topiły. Wodę tam widać. No, ale tu było taka ciastolina, Tomek to dojedzie też, tam widziałeś, się topiłem. No. Tutaj jest suchutko. Tu będzie szło, tu jeszcze tak może, tak widać takie ślady wyryte. No. To tam to ci już zaczyna mokro. Paciągniki zakopiamy, lina jest. Jak się uprawia? Dobrze się uprawia. Nawigacji nie ma. No. Tomek musi kupić nawigację. Ile nakładek się robi, nie? Żeby mijaka nie było, to tam cały czas 20-30 cm się trzyma. No tak. Na lusterku. Tak na oko trzeba, nie? No. A tutaj wodę ile tu jest na dołeczku. Da? Mówisz, że będzie wesoło? Zobaczysz. Tomek tego dzisiaj nie zasieje w życiu, nie? Mówi, że do 20, ale mówi, że może ciężko, że zobaczy. Co ty? Coś wolno mu idzie. Mały się nie zapytają od kamyczków? Dwa razy, wiesz? Ale tak słucham, wiesz? Bo nawet nie patrzę do tyłu, bo chcę, żeby równo było, no to nie ma co się odwracać. A jak usłyszę, że on tylko ciężej ma ciągnika, widzę, że się nie kopie, no to spojrzę, o, kamyczek, tylko do góry rozgarnę i tyle, nie? Dałem Michalskiemu kamerę, żeby ponagrywał. Stoi jak pizda na poprzeczniaku w cieniu i nawet się nie ruszy. Nie musimy biegać, kurwa, na ja cię co będzie chodził teraz po podwórku. O kurwa, wiesz jak on czekał na to jedzenie? O mój, głodny już jestem, nie? 11:30. Już od 11 był głodny? No. Zobacz ile puszek, wszystko jego, nie? Napojów, papierosy.
Lepiej to za dwa ciągniki dzisiaj utopić. No. Ja się sam utopiłem. Dobra, widzimy się później, zobaczymy co tam będzie się działo, bo tam jest błoto. Ciekawe jak to będzie, co? Tutaj już się zaczyna coś takiego dziać. O. No to już zaraz górka i będzie lepiej. Mhm. Poszedł. To nam z gleby woda wybija. Tutaj takie źródełko. I zobaczymy co Adrian. Czy przejedzie, czy nie przejedzie. Poświęcenie, żeby nagrać kurwa film dobry. Jak się całe wały zakleją, wiadomo, później ten agregat jest cięższy. No i ma gorzej jeszcze. No ale najgorsze było to, ruszyliśmy. Co jest, Jakubek? Widzisz co tutaj się dzieje? Zobacz jakie poświęcenie, buty całe uwalone. Dlatego ja przyszedłem tutaj nagrać. Bo to ciekawe jest. No. Dawaj jaki Adrian zadowolony. Adriana klimaty. Paliśmy inną odmianę i zaczął nam za dużo wysiewać. Także robimy próbę kręconą jeszcze raz. Trzy, trzy, trzy.
masz ten worek, to gdzie twoje? Ej, kurde małpo, no. Idziemy dalej. Napieramy, tak? Krzywo prosto, aby ostro. Proszę. Cześć, zabiorę mojego samodejca. Proszę kamerę. Dziękuję. Panie operatorze. No i bardzo dobrze akurat. Po co po nocach mamy robić? No patrz jaki wyznacznik, nie? Godzina, starczy. Przychodzi godzina i nawet fajnie. Dobrze, obecnie sobie ładnie. No. Tak jak Adrian gadaliśmy, nie? Nie? I tak byśmy dzisiaj tego nie skończyli. Tak. Słuchaj, to jutro tak i tak musi się znowu przepierdolić. Drugi raz tamto. To kurwa. To już zostanie. To nie będziesz chciał tego? Zostawię. Tak? Zostawię później do siebie. Widzisz, Malinek jeszcze jakiś złom znalazł. Elegancko. Ja mówię, łańcuch spadł, tak? Awaria. O, zębatka też się pohartowana. No widzisz, kurde. O kurde. Nie pokazuj, bo się wynik do sprzedania idzie. Żartuję. Część wymienna, nie? Dobra, zjeżdżamy panowie. Naprawdę. Bo... Nie ma sensu, jedziemy do domu. Z nim jedziesz? Czy sam? No ja jadę, no. To jest dobra, Malinek, mi po ciebie przyczepę, mi ty powiesz to ujechać. No. Malinek idzie i zaraz się wpierdoli te bagno. No. Tylko chwila. Żelak idzie, płet ponurek. Kuba i Kuba. Dwa kubki. Koniec na dziś. My zjeżdżamy i widzimy się w kolejnym odcinku, bo awaria akurat siewnika jest i Tomek już nie może dalej siać. Ja już skończyłem uprawiać. Uprawiłem dzisiaj 20 hektarów u Tomka i te mokradła tutaj poruszaliśmy. Jak zobaczycie, zruszyć to zawsze trochę obecnie. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, łapę w górę zostawcie i widzimy się już niedługo. Na razie, cześć!